Witam wszystkich, jestem 777 Triple XXX, ale ogółem mówcie na mnie Triple X, będzie łatwiej. I ogółem patrzcie, nie wiem czemu, ale taka fajna miejscówka mi się wylosowała, że... Ej, tutaj wcześniej tego nie było, ale nie, no ogółem jest fajnie. A czemu jest takie coś? Nie, fu, ja tego nie chcę spadać, le fu. O, tutaj jest fajnie już. I ogółem ja stworzyłem tego let's playa, mam zamiar tworzyć nie dla was, no inaczej to, nie tak, żeby zyskać sławę, żebyście mnie subskrybowali i inne, chociaż to jest mile widziane, tylko żeby po prostu mieć z tego dobrą zabawę? Czy ja tam widzę zombie, creepera, czy cokolwiek? Wytyfyłem gelol. Dobra, to... Tak szczerze, to ja się boję tutaj, więc może na początku weźmiemy na pisula, żeby było tak milej. I ogółem wiele moich kolegów robi tego let's playa. Ale... No, jakby wam co powiedzieć. Ja robię to sam dla siebie i nie chcę, żebyście mnie o nic oskarżali, że nie spamuję tą grę od innych czy coś. Po prostu chcę... Sam sobie to robić, bo mi ta gra się podoba i ją lubię. Więc to wtedy zaczynamy. O, jeszcze jedna rzecz. Nie wiem, z niektórych rzeczy będę... No, inaczej, będę żartować z niektórych rzeczy. Dokładnie będę chciał zrobić tak, że ten kanał, te let's playe były zabawne, chociaż raczej to mi nie wyjdzie. I mam taką do was prośbę. To jest mój pierwszy filmik, więc kurde. Więc nie weźcie mnie, nie jedźcie tak w komentarzach, kurde. Nie jedźcie mnie tak, że... Ale ty jesteś głupi, takie badziewia, bo ja i tak nie będę tego na to zwracał uwagi, bo mówię, to jest robione... Krowa popełniła samobójstwo? A, dobra krowa. I to jest robione dla mnie po prostu, żebym... Jakbym ja mógł się wykazać. A nie tak, żeby się nie polubili czy coś, chociaż... może mnie polubicie. I ogółem każdy, kto ma jakiś filmik, który będzie jakiś fajny i mi się spodoba, będę dodawać do przyjaciół tej osoby. Więc jakby coś, że... To jest pierwsze wymaganie, żeby mieć w przyjaciołach, musicie mieć jakiś filmik, chociaż jeden. I... Czy ja widziałem tą dziwną rzecz, której tak nie lubię? Zobaczmy. Nie, śnieg. To jest najgorsza rzecz, jaka może być dla mnie. Nie, to wtedy zaczynamy. Nie spadnij, nie spadnij. A, spadną. Kurde, co ja robię? Sorka, że tak akurat będzie, może zmienię to trochę. Okej, okay, no, sorka, że się tak będzie trochę cięło. No, mówię, sorka wielka, ale tak bywa mi akurat z frapsem. I może być dla was trochę cicho, ale sorka, tak już mam taki dziwny mikrofon. O, nie! Jest, udało się. No, w każdym razie zaczynamy. No i nie będę tak mówić, jak nie wiem. No, wspomnę jedną osobę, którą znam. Mr. Daddy Avila. On robi trochę błędów. Dokładnie, nie trochę, tylko trochę więcej, że tak powiem. I właśnie, on może ma trochę racji, ale robi dużo błędów. I właśnie jest w tym problem. Więc ja postaram się tych unikać, a jeśli coś popełnię, to piszcie mi w komentarzach, to ja to jakoś sprostuję na innych filmach. Ale okej, okay, więc gdzie jest słońce? Okej, okay, jest środek, no to... Co jest? No jest zawsze. To przerabiamy sobie na razie na drewno i robimy craftboxa. Kurde. Sorka za te wszystkie błędy, bo ostatnio jakoś myszka laguje, gra mi laguje, jeszcze do tego fraps dochodzi. No roślinki. Dużo roślin. Ja już tak sobie zobaczyłem taką fajną miejscówkę, gdzie bym chciał to robić. Ten domek znaczy. I nie wiem, czy tam zdążymy jeszcze dojść tej nocy. Bo może do tej nocy, co ja mówię, ten dzień. I jakby coś, to też mnie nie poprawiacie w komentarzach, że robię dużo błędów, bo wiem, że takie coś się dzieje. Nie! Kurde! Czemu mam takie szczęście?
No, dobra, jak sobie z tym poradzimy. I gdzieś tutaj był... Czyli gdzieś tutaj jest lawa. Okej, ja tutaj właśnie chciałem grać, na tej górce, ale... Ogólnie to jest dziwny world. Mam nagle mi się pojawił dziwny płonący zombiak, którego wcześniej nie było. Shit. Którego wcześniej nie było, a teraz płonący las. Według mnie to jest troszkę dziwne. I teraz tutaj... A, dobra, to sobie usuniemy. I na razie walnijmy tutaj craftboxa. Odsuńmy się, że się dało to postawić i okej. Okay. Znowu. 0 FPS-ów, co to jest? Dobra, ja już sobie zrobię to tak, bo na razie nie potrzebujemy tak dużo tego wszystkiego. I zróbcie sobie tylko 1 kilo drewniany, bo się nie opłaca więcej. Więc okej, okay, mamy kilo. Widzieliście, jak się robi. Drewnianego nie polecam. O, widzicie, jak miło jeszcze. Wągel. Tylko, że się nie spali jakoś. I pamiętajcie, nigdy nie kopcie pod sobą, ani nad sobą. Bo albo lawa, albo jakieś dziwne inne potwory, które możecie spotkać. Gravel nad sobą. O, na przykład teraz, gdybym... A, akurat mi się udało. Ale coś myślę, że tego nie będę rozkopywał na razie. Jak ja nie lubię kopać. W ogóle nawet nie lubię oglądać, jak ktoś kopie. Jak zawsze, jak są let's play jakieś z Minecrafta, gdzie ktoś kopie przez cały dzień, to ja po prostu sobie omijam, bo dla mnie to jest męczące, irytujące, bo raczej chyba nikt nie chce oglądać, jak ktoś kopie. Więc na przykład ja to mówię o sobie, że ja, jak będę kopać, to wezmę, zrobię cięcie i dopiero jak do czegoś większego dojdę, to wam... A, nie, to dopiero to coś pokażę. Okej, okay. Czekajcie, muszę znowu zmienić. Bo się znowu strasznie tnie. O, już noc zachodzi. Chociaż mam peacefula jeszcze włączonego, ale to... Trudno. Mamy też drewno, co sobie przy okazji drzwi wyrobię. Chociaż mamy dosyć tego mało, bo jedno drzewo to raczej nam nie da za dużo. I potem będzie jeszcze problem z wejściem, wyjściem. Ale na razie niech będzie to ziemia. Ale nawet nie ma tyle ziemi. To jest najmilsza rzecz. Chcesz zrobić coś, a nagle ci brakuje rzeczy. I dlatego mówię o cheatach właśnie. Okej, to tutaj jest trochę też niebezpiecznie. Ale tutaj się postawi. I będzie miło. Znowu to. Kurde, jeszcze to zburzymy. No co jest? Ludzie, help me. No ale nie w dosłownym znaczeniu tego, co, ale ładny zachód. Ależ to romantyczne. Okej, okay, no i... O, widzicie? I nawet mamy taką naturalną pochodnię. Ogromną. Teraz to usuńmy. Na razie tam nic nie będę, to sobie... Kurde, dobra. Mam jeszcze jeden kamień. Wykorzystajmy go mądrze. Wiem, to jest trochę dziwne, ale dobra. To więc stawiamy... Nie... Ach, kurde. Muszę jeszcze tutaj zabudować. A nie... Dobra. Teraz... Kurde, gdzie to jest? Bo ja sam zbyt dobrze nie widzę. Okej, mam już. I no to teraz zrobimy pochodnie, żeby coś, żebyśmy my widzieli, żebyście wy widzieli. Żeby było dosyć dobrze. A nie wiem, czy ogólnie będziecie to dalej oglądać, bo będę trochę przynudzać pewnie, według was. Ale nie wiem, jak coś, to będzie git. I jeśli chcecie mnie więcej zobaczyć, to zapraszam na kanał użytkownika Dziki King, który jakby ma mnie w swoich filmach. A kurde, no to wtedy ja robię cięcie. I najwyżej, jeśli coś jeszcze będę chcieli wam coś pokazać w tym odcinku, to
Najwyżej jeszcze wrócę do was, ale wątpię, więc... Kurde... więc na razie się pożegnam. Więc jest wszystko git, więc... Ja mój Ludek, mówimy papa. Dobra, siema.